Andrzeju, jesteśmy w restauracji, w której za chwileczkę będziesz mieć spotkanie autorskie ze swoimi fanami, jak również z gośćmi. Proszę powiedzieć, o czym dzisiaj będziesz opowiadać nam? Nie, to wszystko zależy od tego, od prowadzącej, o co mnie będzie pytała. Czyli na razie jest to tajemnicą? Dla mnie też. Dla mnie też jest to tajemnica, aczkolwiek jestem przygotowany na wszystkie pytania, nie mam z tym najmniejszego problemu. Jakby to powiedzieć, no mam już w tej dziedzinie doświadczenie, że ludzie czasami mnie zaskakują, a pytają mnie o rzeczy, które no, praktycznie mało kto wie, ale rzeczywiście gdzieś tam wyszczupałem, albo w internecie, albo ktoś gdzieś od znajomego, a są niezwykle naprawdę podstępni, ale oczywiście w tym dobrym słowa znaczeniu. I to mi się, na takie podania mi się najbardziej podobają. Ja powiem szczerze, że kiedyś miałem spotkanie, znaczy miałem kilka spotkań, ale jedno było wyjątkowe, w więzieniu. Tak byli przygotowani, że ja byłem zaskoczony, skąd oni o tym wiedzą. Także to czasami te spotkania są dla mnie takie odkrywcze, ale miło, ja lubię, ja jestem gaduły, ja lubię z ludźmi rozmawiać, ja nie mam najmniejszego problemu, żeby mówić o sobie, o różnych sprawach. Ludzie się krępują, ja się nie krępuję, ponieważ nie mam nic do ukrycia. No właśnie chciałem Ciebie zapytać, bo tak w internecie jest mnóstwo informacji na Twój temat, no bo sam osobiście również przygotowując się do wywiadu, przyjrzałem, że jednak mówię, wiem, wiadomo, jesteś wielokrotnym mistrzem na świecie, jakby nie było, ale jednak teraz wszędzie media piszą, że ostatnio udzielasz się w show biznesie, jaką wybitna polska osobowość. No i co ty na ten temat możesz powiedzieć? Czujesz się spełniony w życiu zawodowo? No, oczywiście, że tak. Ja w końcu zdobyłem 16 medali na Mistrzostwach Europy, Świata, Igrzyskach Olimpijskich. Jak to się mówi? Na mieście mówią, że to dużo. Natomiast ja jestem niespokojna dusza. Ja co chwila coś kombinowałem. Kiedyś kolega mnie prosił, żebym gdzieś pomyślał, jak mu to rozwinąć interes, restauracja. Zrobiłem mu Oil Mad Wrestling, The Women Oil Mad Wrestling, czyli zapasy w błocie. Kurczę, coś niesamowitego. Popularność ten to już zrobił się... Restauracja się zmienia na restaurację Arena, prawda? No, co miało to być? Kiedyś stworzyłem grupę zawodowych zapaśników, Superstars, z Władkiem Komarem na czele i tak dalej, i tak dalej. Jestem taka niespokojna dusza. No, byłem w swojej historii zawodnikiem, byłem trenerem, byłem sędzią. Teraz jestem prezesem Polskiego Związku Zapaśniczego, czyli przeszedłem wszystkie etapy. No cóż, no tak jak powiedziałem, no, my jesteśmy ciekawym takim typem ludzi, sportowcy, prawda, bo to trochę do podziwiania, a ciekawi są. Kiedyś spotkałem Kirka Douglasa, jak ja powiedziałem, że jestem world champion, wow, what sport, I mean wrestling, oh my god, wrestling. Okazało się, że wrestling to znaczy zapasy, on też był zapaśnikiem, on był tak podekscytowany, bardziej niż ja nawet. On mówi, też ja byłem zapaśnikiem, zresztą później go przeczytałem autobiografię Syn Śmieciarza, rzeczywiście okazało się, że był w kadrze olimpijskiej, no ale dostał jakiś intratny kontrakt i pojechał chyba, nie pamiętam, Los Angeles czy do Nowego Jorku i tak się skończyła jego kariera olimpijska, ale tak jak mówię, nawet tacy ludzie, prawda, gdzieś tam zawsze się ocierali o sport i to nam daje taki komfort, że jesteśmy zapraszani do programu. Byłem zapraszany jako gość, potem byłem jako współprowadzący. W końcu dano mi poprowadzić programy rozrywkowe. Zagrałem w filmie. W kilku... I programy sportowe również. Tak, w kilkudziesięciu filmach zagrałem i bardzo mi się to podoba. Ja jestem taki człowiek orkiestra, świetnie się w tym czuję. Jak to ktoś powiedział, fachowiec, mikrofon mnie lubi, kamera mnie lubi. No więc co, fajnie, życie jest ciekawsze. Nie mogę u Ciebie nie zapytać. Twoim zdaniem i zgodnie z posiadaną wiedzą przez Ciebie, jeżeli chodzi o polskich sportowców, kto z polskich sportowców Tobie dorównał? Bo jednak masz te 16 medali na swoim koncie, a jednak nie jest to tak łatwo w obecnych czasach zdobyć tyle medali, zwłaszcza iż ta konkurencja, wymagania są coraz większe w sporcie. No to też zależy od specyfiki dyscypliny sportu. Wiemy, że jest dyscyplina, gdzie można na jednej imprezie zrobić 3, 4, a nawet 5 medali. Więc jakby nie chciałbym się tu porównywać w tej kwestii. Natomiast w sportach indywidualnych, że zdobywa się tylko raz medale na Mistrzostwach Europy, raz jeden na Mistrzostwach Świata, prawda, czy jeden na Igrzyskach Olimpijskich. Tu w tym wymiarze rzeczywiście jest to dużo. No, nieodżałowana nasza Wińska zdobyła 7 medali olimpijskich. Prawda? Ale nie na 7 Igrzyskach Olimpijskich. Ale to jest specyfika dyscypliny, prawda? Otylka zrobiła 3 medale na jednej Igrzyskach. Także to też trochę zależy. No ja jakby to powiedzieć, no 16 lat nie schodziłem z pudła. To co, za co podziwiam Andasia Małysza. Że nie to, że on był tak dobry, tylko że tak długo był dobry. Że on w swojej karierze przeżył kilku wspaniałych mistrzów. Hakonena, Hanawalda i tak dalej, Schmidta i tak dalej, i tak dalej. Oni skończyli, a on jeszcze trwał. To są elementy, które rzeczywiście można podziwiać. Ja nie chciałbym o sobie mówić, ale no cóż, no,
16 lat, kawał czasu, no, jak to się mówi, na tym top position. Nie chciałbym się porównać z kimś innym. Nasuwa się pytanie, kiedy ty zaczynałeś, jeżeli chodzi o twoje początki sportowe, jak to było wtedy? Było o wiele trudniej w tym sporcie, aby jednak brać udział w tych konkursach, różnych eliminacjach, czy jednak teraz jest łatwiej? Trudniej nie było, bo sport był ogromną motywacją. To było takie okno na świat, szansa, żeby wyjechać gdzieś za granicę. Ja się zawsze śmieję trochę, że jako 12-letni chłopiec zaśpiewałem na takim programie, gdzie był wolny mikrofon, zaśpiewałem fantastycznie, malowałem lale, nie płacz, kiedy odjadę, przyszli ci organizatorzy do rodziców. Kochani, Andrzej, ten chłopak ma taki talent, koniecznie musicie go przywrócić do nas. On, zobaczycie, będzie talentem piosenkarskim. No ale na szczęście poszedłem na zapasy, mówię, na szczęście. Tak bym jeździł Związek Radziecki, NRD, a tak pierwszy wyjazd do Danii na zachód, prawda, i to śmiesznie brzmi w tej interpretacji. Natomiast prawda jest taka, że dobrze zrobiłem wybór. Trafiłem do dyscypliny sportu, która gdzieś tam charakterologicznie pasowała do mnie. Ja zawsze byłem waleczny, taki byłem niespokojny, rywalizacja ciągle na podwórku. Mój starszy brat Krzysztof był moim pierwszym partnerem, bo był starszy ode mnie, lał mnie codziennie, a ja mu nigdy nie ustępowałem. Wydaje mi się, że trafiłem dobrze. To jest ta dyscyplina, do której mogłem trafić. I sport dał mi naprawdę wszystko. Ja temu zawdzięczam wszystko. Wykształcenie, pozycję społeczną, pozycję materialną, nawet żonę poznałem w trakcie zawodów. Także ten element sportu funkcjonuje w moim całym życiu i to jest moje ogromne, wielkie osiągnięcie. A czy zawsze chciałeś być sportowcem od samego dziecka, czy jednak miałeś inne marzenie? A, jeszcze wróćmy do tego, bo to słusznie, czy było łatwiej, czy nie. No, na pewno było łatwiej o sportowców, więc ta rywalizacja była bardzo duża. Natomiast w tej chwili na przykład Igrzyska Olimpijskie, no to są, mają ograniczenia, są kwalifikacje olimpijskie. No co prawda te medale, które zdobywaliśmy, te pozycje, to by nas kwalifikowały bez problemu, bo jeździliśmy na imprezy i była kwestia, czy srebro, czy złoto. Medale zawsze były, a teraz się cieszymy z jednego brązowego medalu. Więc większe wymogi teraz? No większe wymogi. Związek Radziecki rozpadł się na 16 państw, prawda? A gdzie jeszcze członkowie tych republik, gdzie sport walki jest bardzo popularny, rozjeżdżają się po całym świecie. Nagle z Bahrajnu się okazuje Dagestańczyk i tak dalej, i tak dalej. Także rywalizacja jest bardzo duża. Dlatego w swojej karierze mam około 2400 ileś walk. Także więcej się walczyło. Ale konkurencja w tej chwili, biorąc pod uwagę ilość państw, które startuje, jest o wiele większa. No ale to są nieporównywalne sprawy. Ktoś mówi, a czy tamten by teraz wygrał z tym, to jest nieporównywalna sprawa. Kiedyś element techniki był dominujący, teraz element siły, prawda, inne odżywki, inny sprzęt, prawda, tam gdzie o sprzęcie decyduje, wynik decyduje od sprzętu, to są skoczkowie skaczą, o tyczce skaczą dużo wyżej. Dlaczego? No bo mają inne tyczki, prawda, jeżdżą szybciej, bo mamy inne rowery, prawda, inne płozy, cuda na kiju, także to się nie da porównać. To się nie da porównać nawet w tych sportach, jak to się mówi, wymiernych, że metr, prawda, czas, to decyduje, czy wysokość. To już są inne czasy, natomiast w sportach walki to samo, piłka nożna. No ktoś powiedział, no za tamtych czasów Pele był podzielony, ale co by Pele teraz zrobił? No nie wiadomo, co by zrobił, ale to była inna piłka, inny świat i uważam, że trzeba oceniać człowieka na ten okres, w jakim startował. A czy w tamtych latach, za twoich czasów oczywiście, czy był problem z dopingiem, tak jak jest obecnie w wielu zawodach? No właśnie, to jest kolejny problem, który powoduje tą nierówność, kto by był lepszy. No teraz niestety doping przy tej komercjalizacji, prawda, bo za sportem idą ogromne pieniądze. Sport jest najlepszą formą promowania, czy też produktu, czy też człowieka, prawda, nawet kraju, i idą za tym ogromne pieniądze, więc no, szukają najlepszych rozwiązań, żeby kogoś, jak to się mówi, dofaszerować. No i tu się zaczyna robić problem. Sport się robi nieuczciwy. Jeden ma dojście, drugi nie ma dojścia. Jeden bierze, potem jak kontrolę jest, to ja byłem w takiej komisji antydopingowej, więc jeżeli u kogoś wykryli środek, który w swoim działaniu jest dopingującym, a nie było go na liście, nie mogli mu nic zrobić. Wrzucali na listę i ona dopiero za rok był zakazany. Teraz jak kogoś złapią, to od razu zawieszają. Chyba, i tu się odkryła furtka,
lekarz powie, że to było niezbędne w procesie leczenia. No, dlatego mamy tylu astmatyków i tak dalej, którzy muszą zwiększyć poziom objętości własnych płuc. No jest to trochę nieuczciwe, no, ale niestety, tak jak powiedziałem, sport się skomercjalizował. Na szczęście system kontroli jest coraz większy, no ale oni się ścigają. Kto kogo prześcignie? Farmakologie tych, co kontrolują, czy odwrotnie? No to trochę to jest błędne koło. Ale miejmy nadzieję, że idea, zwłaszcza w tej początkowej fazie zwycięży.